Witam serdecznie. Nazywam się Janusz Tomczak. Witam Was Państwa serdecznie. Zapraszam na webinar pod tytułem Skyway, Twoja droga życiowa i Skyway, mój biznes. Ja nazywam się Janusz Tomczak. Należę do polskiej grupy Team.pl Skyway oraz grupy liderów i ambasadorów Skyway Capital, reprezentujący Polskę na terenie kraju i arenie międzynarodowej. Tematem naszego spotkania dzisiejszego będzie Skyway Szansa Życiowa i Biznesowa. Skyway Capital, Twoja droga do wolności finansowej. Proszę Państwa, co to jest ten Skyway? Skyway to jest technologia transportu strunowego, która swoją innowacyjnością rewolucjonizuje transport i ochroni środowisko naturalne na całym świecie, a swym zasięgiem ogarnie cały świat. Tak jak widzicie tutaj na slajdach obok, Skyway to nie tylko transport strunowy, czyli drugiego poziomu, ale również budowa tak zwanych miast linearnych, gdzie to jest projekt powiązany z naszym transportem i tak w przyszłości będzie wyglądała nasza działalność. Obecnie wszyscy inwestorzy, którzy są w projekcie podstawowym, czyli tym globalnym, zaczynający się od pierwszego do piętnastego etapu, będą mieli możliwość odbierania dywidendy z wypracowanego zysku. Ale to wszystko zależy, proszę Państwa, od Was. Czy będziecie po prostu beneficjentami tego projektu, czy będziecie, jakby to mówimy, pasażerami, czy będziecie inwestorami. Myślę, że ten dzisiejszy webinar, który poprowadzę, rozjaśni dużo Waszych wątpliwości i zachęcam gorąco do uczestnictwa. Dziękuję. O Skywayu piszą już naprawdę poważne stacje telewizyjne, tacy giganci informacyjni, widzicie tu Państwo CNN i pozostałych, a najnowszy wynik takiej informacji, która poszła w świat, to jest telewizja RBK. Tutaj macie taki mały slajd pokazane, zdjęcie, gdzie to jest telewizja o zasięgu federalnym rosyjskim, która zajmuje się promowaniem technologii. I proszę Państwa, ten wywiad i ten reportaż miał miejsce, zrobienie go podczas festiwalu Eco 2019 Marina Horce, gdzie była przedstawiona tam technologia transportu strunowego, jej zalety, ale również ten reportaż miał na celu przedstawienie wywiadu z kierownictwem CSJCS Starting Technologies, gdzie uzyskaliśmy informacje na temat budowy 15-kilometrowego odcinka transportu miejskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, o których powiem za chwilę. Tak jak wyżej żeście Państwo widzieli, piszą o nas już na całym świecie. Niemniej największą reklamę i najbardziej intensywnie jesteśmy pokazywani i ukazywani na terenach krajów arabskich, konkretnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, i tam nasi arabscy partnerzy reklamują transport strunowy niemieckiego na arenie międzynarodowej. Tu macie jeden z wpisów, proszę Państwa, z takim znaczkiem RTA. Jest to dosyć szczególna informacja, bo to jest znak, proszę Państwa, transportu publicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I wszystko się, proszę Państwa, zaczęło tak naprawdę 10 maja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, bo w obecności głównego projektanta i wynalazcy technologii strunowej Anatolija Jawlińskiego miało miejsce oficjalne otwarcie budowy Centrum Innowacyjnego Skyway w Szardży. Tam grupa 104 ambasadorów udała się na plac budowy. I w obecności pana Junickiego, który nas przywitał na placu budowy, miało miejsce oficjalne otwarcie i przekazanie nam informacji na temat zaawansowania prac. Proszę Państwa, ja miałem okazję z grupą polskich
uczestników tego wyjazdu do Dubaju być tam na miejscu. Widzicie tutaj kilka zdjęć, bo to jest zaledwie taki mały wycinek. Tu na pierwszym zdjęciu jestem razem z Krzysztofem Dawidiukiem. Proszę Państwa, na tle budowy ekodomu. Jest to, proszę Państwa, ewenement na rynku arabskim, bo to jest pierwszy dom, który jest wybudowany w technologii drewnianej. Naprawdę trzeba było dużo zabiegów i takich pozwoleń, żebyśmy uzyskali możliwość i pozwolenie na budowę tego domu. Niemniej to się już zadziało. Dom jest w budowie, będzie tam również nasze biura, etc. Tutaj macie Państwo nasz kolejne zdjęcie. Tu jesteśmy na zdjęciu z naszą grupą ambasadorów, którzy kończyli taki kurs 3D, o którym powiem za chwilę. Widzicie ten pałąk taki tutaj, to jest taka podpora do tej struny, po której będzie jeździł SkyPod. A tutaj mamy zdjęcie w obecności pana Junickiego, który zrobił nam wielką grzeczność, sfotografował się z nami, chociaż już był bardzo zmęczony, bo byliśmy tam prawie 2,5 godziny. Temperatura była blisko 50 stopni, ale pan Junicki nigdy nie odmawia zrobienia sobie zdjęcia z grupą polskich inwestorów, czy tam gości, którzy go odwiedzają. A to chyba z tego względu, że na pewno z tego względu, że jest po prostu z pochodzenia Polakiem, co nas bardzo cieszy. Proszę Państwa, projekt Skyway, tak jak wiele nowych projektów, ma i swoich zwolenników i przeciwników, dlatego się nie ma co dziwić, że jest hejtowany, że piszą o nas źle w różnych tam czasopismach, programach telewizyjnych. Przykładem tego jest na przykład Litwa, gdzie po prostu główny projektant musiał w pewnym momencie opuścić teren Litwy, bo tam był budowany pierwszy ekotechnopark, ale po kilku latach wygrał wszystkie procesy, wystąpił o zadośćuczynienie finansowe, jak również tam ma przeprosiny w telewizjach i w gazetach litewskich. Niemniej projekt nasz jest przez wielu hejtowany i źle o nich piszą, z tego względu, że my jesteśmy po prostu ogromnym zagrożeniem dla tych grup wpływowych i konkurencji. No bo my, proszę Państwa, mamy projekt innowacyjny, który jest nowy, a te technologie, które na dzień dzisiejszy są używane, to są technologie, które już mają ponad 100 lat. Dlatego my, jako inwestorzy, uwierzyliśmy razem w wizję pana Junickiego, promujemy ten projekt i idziemy z nim po prostu do przodu, wiedząc, że za kilka lat z tego projektu będziemy się cieszyć zyskami przez długie lata, zarówno my, jak nasi najbliżsi. A zaczęło to się, proszę Państwa, wszystko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podczas szczytu World Development Summit w Zjednoczonych Emiratach Arabskich został zaprezentowany na imprezie Dubai Roads of Transport Authority nowy projekt Dubai SkyPods. On jest robiony razem w koprodukcji z RTA, czyli tym transportem takim miejskim, transportem krajowym Dubaju, i otrzymał ogromne wsparcie od przywódców Emiratów Arabskich, które zostało potwierdzone wizytą emira Dubaju, premiera i wiceprezydenta, jego wysokości księcia Emiratów Arabskich Mohameda bin Rashida Al Makmuta wraz z jego synem. I mamy na to dowód, proszę Państwa, na następnym zdjęciu, gdzie podczas tej konferencji jego wysokość z synem, dumnie siedząc w naszym SkyPodzie, prezentował i reklamował go na cały świat, bo ten SkyPod był tak ustawiony, proszę Państwa, że był przed wejściem głównym na tą konferencję i nie było osoby, która by po prostu tego nie widziała. A byli tam przedstawiciele z ponad 100 krajów na całym świecie, łącznie z wizytacją Organizacji Narodów Zjednoczonych. I proszę Państwa, na rynku arabskim w tej chwili mamy największe zaangażowanie z tego względu, że mamy podpisany kontrakt na budowę 15-kilometrowego odcinka z 21 przystankami w dzielnicy finansowej. Jest to o tyle istotna informacja, że to jest zrobione naprawdę w takiej dzielnicy prestiżowej i to jest dopiero początek tego, co się w Dubaju będzie działo.
ponieważ na podstawie tego naszego Skyway'a, który w Dubaju ma nazwę Skypod, będzie organizowany nowy transport publiczny oparty o Skyway i to jest takie rozwiązanie, które ma zautomatyzować transport w całym regionie. Chodzi o to, że Skyway będzie się wpisywał w takie najnowsze technologie i najnowsze rozwiązania, jakie będą oferowane na tamtym rynku. Dlatego Zarząd Dróg i Transportu Dubaju, RTA, podpisał taki memorandum, w którym Skypod ma być takim pionierem i na podstawie jego tych działań będzie budowana, będzie on włączony w taką całą infrastrukturę transportową Dubaju i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. A chodzi o to, proszę Państwa, że jest tam podpisana taka umowa wewnętrzna, że do między rokiem 2025 do 30 ma być tak zintegrowany transport w Dubaju, proszę Państwa, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, że z każdego miasta, rogatki miasta, czyli chodzi o początek miasta, obojętnie czy to będzie Skyway, metro, transport autobusowy czy kolej miejska, pasażerowie mają się dostać do centrum miasta w przeciągu 20 minut, więc to jest ogromne wyzwanie i my będziemy, proszę Państwa, w tym wyzwaniu brać czynny udział. A dlaczego to się dzieje? Bo po prostu Dubaj należy do najmądrzejszych miast na świecie. O co to chodzi? Tak, Uniwersytet w Glasgow opublikował taką ocenę najmądrzejszych miast na świecie. Tu chodzi, że najbardziej takich zaangażowanych w najnowsze technologie. Obejmuje on blisko 28 miast. Widzicie Państwo tutaj, że to jest Los Angeles, Sztokholm, Tokio, Vancouver, Szanghaj. No i Dubaj jest tutaj naprawdę w najwyższej pozycji i stał się liderem takich miast na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce, a to z tego względu, że ma najlepiej przystosowane prawo do wprowadzenia technologii blockchainowej. I teraz, proszę Państwa, decyzja należy do Was. Albo my będziemy częścią tego wszystkiego i będziemy czerpać zyski, albo będziemy, proszę Państwa, pasażerami, albo będziemy udziałowcami. Także decyzja, powtarzam po raz kolejny, należy do nas. A zadziało się to wszystko, proszę Państwa, w roku 2018, ponieważ na przełomie 9-11 kwietnia 2018 roku byliśmy na wystawie Future City Show w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie podpisaliśmy kontrakt na budowę właśnie Centrum Innowacyjnego w Szardży. To zaowocowało tą wizytą, natomiast w tym roku, jak byliśmy na targach, między 8 a 10 kwietnia 2019 roku, spowodowało to podpisanie kontraktu na budowę tego 15-kilometrowego odcinka transportu strunowego w Dubaju z 21 przystankami, jak również to, co nam przekazał pan Junicki w 2020 na 2021 rok. Będziemy budować również kolej szybkiego ruchu, to tak zwany Hyperloop, ale to już będzie w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Abu Dhabi. Do Skywaya, proszę Państwa, dołączają kolejne państwa, ale przede wszystkim dołączył kolejny kontynent, mam tu na myśli Afrykę i to jest ogromna praca naszych tutaj liderów, między innymi Franciszka Solara, naszego lidera tutaj z Czech, który ma swoje grupy takie sprzedażowe, potężne właśnie w Kenii, w Nigerii, w Wietnamie, w Czechach, w Słowacji. On też jest członkiem zarządu, jak również Christiana van der Berga z Belgii, który otworzył nam Nigerię i tamten rejon, jak również pana Masłowa, który z kolegą Franciszkiem Solarem budują potężne struktury na terenie Wietnamu. O Wietnamie powiem za chwilę troszeczkę więcej. No i tutaj powiem takie znamienite słowa, które wypowiedział pan Junicki na terenie budowy naszej w Szardży.
że proszę sobie to wziąć głęboko do serca. Pomyślcie, gdzie byliśmy 4 lata temu, jesteśmy dzisiaj. Weź mapę świata, zamknij oczy, połóż palec na dowolnym miejscu na mapie, a za kilka lat będzie jeździł tam Skyway. Proszę Państwa, ja się z tymi słowami zgadzam nie w 100, tylko w 1000%, bo pomyślcie, gdzie my byliśmy 4 lata temu, jak dostaliśmy tereny po byłym poligonie na Białorusi w Barinachorce. Prawie pół roku rekultywowali ten teren, a w tej chwili, po niespełna 5 latach, mamy już wybudowane 6 linii, proszę Państwa, testowych, przystanki, dom eko. Naprawdę to, co się dzieje na dzień dzisiejszy w Ekotechnoparku, to jest podziw do tego, co żeśmy wykonali. I ja wierzę głęboko, że to, co mówi tutaj pan Junicki, że za kilka lat będziemy na całym świecie, to jest fakt. Bo tej technologii, proszę państwa, Skyway'a to się już nie ucieknie. Jak my otworzymy pierwsze linie nasze Skyway'a, takie komercyjne na Eco 2020, a tak będzie, to po prostu ruszymy już lawinowo na całym świecie. No i proszę Państwa, no, szansa na zostanie częścią tego projektu, który zmieni cały świat. I jak mówiłem wcześniej, możesz zostać współwłaścicielem technologii, której wartość oszacowana jest przez niezależnych ekspertów wynosi ponad 400 miliardów dolarów, albo będziesz pasażerem. Wybór należy do Ciebie. No ale proszę Państwa, każda inwestycja, również i ta, wiąże się z ryzykiem. Niemniej tutaj ryzyko już naprawdę dosyć mocno, drastycznie zminimalizowało się, bo od kiedy mamy wybudowane, proszę Państwa, linie nasze testowe w Marinachorce, gdzie na podstawie nich podpisujemy kontrakty i mamy podpisane kontrakty na budowę naszych linii, no to po prostu to ryzyko jest już naprawdę minimalne. Niemniej, jak każda inwestycja, wiąże się również z ryzykiem. Ale cóż, każda osoba, która dołączy do tego projektu technologii transportowej Skyway, ma szansę zostać udziałowcem w wypracowanych zyskach firmy z globalnego rynku tej unikalnej technologii. Ale ta możliwość, proszę Państwa, będzie jeszcze zaledwie w 13, 14, 15 etapie, dopóki będą sprzedawane akcje główne. O co to chodzi? Proszę Państwa, mamy 13 etap, trzeci podetap. Za niespełna kilka tygodni przejdziemy na etap 14, zostanie nam etap 14 i 15. Jeżeli w tym etapie nie zakupicie sobie udziału w Skyway'u, to po prostu będziecie mieć tylko później możliwość inwestowania w akcje lokalne. Niemniej nie będziecie mieć możliwości korzystania, czerpania zysków z projektu głównego, globalnego, który będzie zawierał w sobie wszystko, i akcje z rynku globalnego, i z akcji z rynku lokalnego. Dlaczego my jako udziałowcy mamy szansę zyskać tu naprawdę dużo? No to odpowiedź jest, proszę Państwa, banalnie prosta, bo załóżmy, że jeżeli firma na danym rynku rozwiązuje konkretny problem i w związku z tym jest duże zapotrzebowanie na jej produkt już i usługę, to ona ma jak najbardziej szansę na przetrwanie. Natomiast jeżeli firma to robi w sposób globalny, a Skyway do takich firm należy, bo rozwiązuje problem nie tylko transportowy, ale i ochrony środowiska, etc., no to ta firma ma ogromne szanse na to, żeby przetrwać, żeby tworzyć i żeby być i się rozwijać, jak również daje ogromną szansę dla jej właścicieli, inwestorów, którzy zainwestowali w tą firmę, uwierzyli i będą w tym przypadku odbierać naprawdę potężne gratyfikacje w przyszłości. Sami, jak również ze swoimi najbliższymi. Teraz kilka informacji takich technologicznych. Proszę Państwa, Skyway, jak widzicie tutaj na tym wykresie, w porównaniu z kosztami budowy. Jak spojrzycie Państwo na ten wykres, to tutaj najniższe koszta, jakie są, to jest 10 milionów dolarów za kilometr. Skyway, proszę Państwa, kształtuje się na poziomie 5-7. Także my naszą konkurencję już tylko na tym przedpolu naprawdę
wyprzedzamy w sposób drastyczny. To samo mamy w ilości przewożonych osób, zarówno w ciągu roku, miesiąca, tygodnia, godziny, nawet sekundy mamy policzone. W przewożonych pasażerów na godzinę, tutaj Skyway nie ma absolutnie żadnej konkurencji, proszę Państwa. W prędkości to samo. Teraz macie Państwo taki przykład budowy metra i naszego Skywaya, czyli tego transportu na drugiego poziomu. Zobaczcie koszt jednego kilometra. 100 milionów dolarów, u nas 5-7. Ja tylko wrócę do takich dwóch rzeczy, jak do prędkości, tutaj 110-150, ale tutaj mamy zwrot inwestycji, proszę Państwa. Tutaj 40 lat. A u nas, proszę Państwa, 5-7, więc ja pamiętam, jak wrócił Andrzej Pluta z takiej konferencji pod Paryżem, byli i na tym spotkaniu również byli przedstawiciele Merostwa Paryża i on tam opowiedział taką historię, że jak zobaczyli, jakie są koszty budowy linii Skyway w porównaniu do tego, jak oni mają wyremontować metro paryskie, to po prostu tamci ci przedstawiciele tego merostwa paryskiego nie mogli wyjść z podziwu, że to może być za takie pieniądze niewielkie, bo to są naprawdę niewielkie pieniądze, proszę Państwa. Taka technologia z taką ilością osób do przewozu, do wykorzystania i która ma później możliwość eksploatowania przez 100 lat. No to wyobraźcie sobie Państwo, jak my wyglądamy i jakim jesteśmy zagrożeniem do tak wpływowych grup kapitałowych, które mają udziały w takich przedsięwzięciach. Tu mamy na następnym slajdzie porównanie do transportu takiego towarowego. Chcę tu Państwu powiedzieć taką informację na temat naszego przyszłego inwestora z Boliwii. Była taka delegacja, zobaczyła, jak to wszystko wygląda u nas. No i oni mają tam pewien problem, bo w Boliwii na terenie tej dżungli amazońskiej mają potężne kopalnie wydobycia jakiegoś tam kruszcu metalu. Ale problem polega na tym, żeby się do niego dostać, proszę Państwa, to by trzeba było wyciąć potężne połacie tej dżungli amazońskiej. No i tu chodzi o sprawy ekologiczne, ale również ekonomiczne, bo wycięcie takiej, zlikwidowanie takiej tej połaci drzew, wybudowanie dróg to są potężne koszty. No ale pan Junicki ze swoimi inżynierami dał im projekt taki, że po prostu mogą puścić ten transport cały ponad nad konarami tych drzew bezpośrednio z miejsca wydobycia do portu. Mam na myśli nie wybudowanie portu, bo my mamy również taki system portowy, gdzie bezpośrednio 15 do 20 km wychodzimy w morze czy ocean i możemy to bezpośrednio transportować do tych kontenerowców czy tam statków takich, co przewożą. Jest to naprawdę potężny projekt, jest w fazie już dogadywania, także niebawem też o nim usłyszy świat. Całą taką prezentację możecie Państwo zobaczyć tutaj na poniższym linku. I kto będzie chętny, to ja po prostu ten link Państwu wyślę. No i teraz proszę Państwa, dlaczego my jako udziałowcy mamy szansę zyskać tu naprawdę dużo. To już było, przepraszam bardzo. Coś mi tutaj przeleciały slajdy, przepraszam Was najmocniej. Aha, no i proszę Państwa, my twierdzimy, pan Junicki, że 50% potencjalnego rynku możemy zagospodarować naszym transportem Skywaya. Są nawet takie plany, że być może i 75%. Dlatego posiadacze udziałów spółki Skywaya zostają współwłaścicielami innowacyjnej technologii Skyway o ogromnej skali. I można to zrobić przy bardzo minimalnej, proszę Państwa, inwestycji.
Tylko to wszystko zależy od decyzji, a decyzja zawsze należy do państwa. Mamy różne rodzaje tego transportu. Mamy transport szybkościowy, taki, który jeździ na eskapadach, na tych ratownicach. Również mamy transport miejski i transport towarowy, widzicie państwo, z różnymi prędkościami, z różnymi odległościami. Transport towarowy nawet może do 10 tysięcy kilometrów jeździć. Transporty miejskie przewożą do 25 tysięcy pasażerów na godzinę. No i transport szybkościowy, który w tej chwili mamy taką nadzieję, za półtora roku będzie już wybudowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, bo modele są zrobione. Tylko testowanie będzie na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo w Marina Horce, gdzie mamy swoją bazę, nie dostaliśmy po prostu gruntów i pan Junicki zdecydował, że przeniesie w tej chwili testy i taką rozwój tego transportu na Zjednoczone Emiraty Arabskie, z tego względu, że tam otrzymaliśmy działkę w ilości 60 km i tam będzie wybudowana taka linia testowa. Obiecał nam na ekofestiwalu, że za półtora roku taka linia będzie już wybudowana. Jak to się zaczęło wszystko, proszę państwa? No, technologia Skywaya to już jest blisko 40 lat. W 1978 roku pan Junicki zaczął opracowywanie tej technologii. Przechodziło ona różne fazy z tego względu, że kilka razy mu ten projekt upadał. To jest siódmy raz, który w tej chwili podjął się pokazania tej technologii na całym świecie. Wcześniej miał kilka prób, które z różnym skutkiem mu wychodziły, a to ze względów tam politycznych miał naciski, mu upadało, a to ze względów finansowania. Dwa powody były też takie dosyć poważne, bo miał już wszystkie podpisane dokumenty, notarialnie, etc. Już było tylko do podpisu, żeby to powstało. No to inwestor w ostatnim momencie zmienił mu zapisy, że on będzie właścicielem 51%, pan Junicki 49% tej technologii, tego wszystkiego, i pan Junicki dwa razy takie miał zdarzenie z różnymi inwestorami. Zerwał to i powiedział, że on nigdy nie dopuści do tego, żeby technologia Skyway przeszła w pakiecie większościowym do drugiego inwestora. Jest to bardzo dobra informacja dla nas, proszę państwa, bo powiem o tym za chwilę, z czym to się wiąże. A mianowicie była taka sytuacja kilka lat temu, że pan Zuckerberg wypuścił akcje Facebooka. Było ich, powiedzmy, tam kilkaset milionów. Był to zamknięty już pakiet tych akcji. Inwestorzy kupili z myślą o poważnych zyskach. I co się okazało, że jak się akcje skończyły, to pan Zuckerberg jeszcze akcje dodrukował. Także miało być pięknie, a wyszło troszeczkę inaczej. A tutaj jest odpowiednia pula, którą zobaczycie państwo na następnych slajdach. I nic więcej nie będzie. Teraz chciałbym powiedzieć kilka słów o Białorusi, o miejscu, gdzie jest nasz ekotechnopark, bo to w zasadzie jesteśmy jego udziałowcem. Ja byłem trzy razy na Białorusi, proszę państwa. Uczestniczyłem w trzech ekotechnoparkach. W 2017 roku, widzicie mnie tu na jednym zdjęciu, to jestem z moimi partnerami biznesowymi, Swietłaną Wernikowską, ona jest Białorusinką na stale mieszkającą w Polsce, i Romkiem Trzaskowskim, to jest mój kolega, partner z Warszawy. W 2018 roku byłem z grupą takich polskich liderów w Marina Horce, również byłem tam ze swoim synem i z kilkoma moimi, z jeszcze jedną moją partnerką, która mieszka na stałe w Anglii i przebywa czasowo w Polsce. I w 2019 roku, proszę państwa, byłem na ekofestiwalu z trzema moimi bezpośrednimi partnerami i naszą koleżanką, tutaj Ireną Krakowiak spod Katowic. Było nas
Zaledwie 5 osób, ale to o tym robiłem webinar tydzień temu, więc kto chciał, to się dowiedział, co tam się działo. W czasie mojego pobytu na Białorusi w 2018-2019 roku brałem udział również w konferencjach Skyway Capital. W 2018 roku z grupą polskich liderów Skyway Capital, natomiast w roku bieżącym, niespełna miesiąc temu, byłem na tej konferencji razem tutaj z Ireną Krakowia, którą widzicie w środku, Mariuszem Jureckim, Krzysztofem Dawidiukiem, Hubertem Małeckim i Saszą. Nie znam jego nazwiska, bo on jest Białorusinem, mieszka kilka lat w Polsce, dostał kartę Polaka i przydzielili go do naszej grupy. I to była, proszę Państwa, cała grupa inwestorów, którzy byli na festiwalu, proszę Państwa, i na konferencji Skyway Capital. Na kilka tysięcy inwestorów. Tutaj mam film z przejazdu, niestety on w tym programie tutaj się nie odpala. Brałem również udział, proszę Państwa, w 2018 roku w Międzynarodowej Konferencji Skyway z okazji targów InnoTrans w Berlinie. To są takie targi branżowe, bardzo ważne. Byliśmy na nich dwukrotnie z firmą. W 2016 roku pokazywaliśmy tam na targach nasze Skypody w wersji takiej cztero- i dwuosobowej. Natomiast w roku 2018, proszę Państwa, te targi się odbywają we wrześniu. Na targach InnoTrans w Berlinie zaprezentowany został Unilot, ten nasz pojazd, który jest z prędkością 500 km na godzinę, który zrobił furorę. I pan Junicki tak to podsumował, że to, co my pokazaliśmy w 16 i 18 roku, to po prostu pokazujemy coś nowoczesnego, nowego, a reszta to po prostu są ulepszanie rzeczy, które są na dzień dzisiejszy. Brałem też również udział w konferencji w Wieliczce w 2017 roku organizowanej przez Natalię Fujtak, Tomka Zaleskiego i Justynę Dubel i panią Irenę Krakowiak, ale to nie tą Irenkę, którą tutaj mamy na zdjęciu, tylko taką panią z Krakowa. Widzicie tu Państwo dwóch członków zarządu, którzy nas odwiedzili na tej konferencji. Tutaj Andrzej Pluta, tutaj Natalia Fujtak, nasza dyrektorka i osoby, które tutaj są liderami w Skywayu. Nie wiem, czy widzicie na swoich urządzeniach. Jest tu też taka fajna rzecz. To tutaj, co pokazuję, to jest taka lampa z soli, którą wykonał artysta taki lokalny spod Krakowa. Jest to dar przekazany panu Junickiemu. Jest to kula ziemska ze Skypodem tam takim zrobiony. To wszystko jest ze soli. To świeci bardzo ładnie. I chcę Państwu powiedzieć, że ten prezent w imieniu polskich inwestorów przekazaliśmy w 2018 roku na konferencji panu Junickiemu. Przekazała go osobiście pani Natalia Fujtak. I jak będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć wywiad z panem Junickim w tych naszych wiadomościach Skyway, czyli w tych naszych biurach, naszych tych wirtualnych, co mamy w biurach naszych biznesowych, to ta lampa, proszę Państwa, jest na biurku w gabinecie pana Junickiego, z czego jesteśmy naprawdę radzi i bardzo się cieszymy. Proszę Państwa, w ubiegłym roku nastąpiła taka trochę, można powiedzieć, rewolucja w firmie, ponieważ zarząd firmy, pan Junicki, jak już podpisaliśmy te kontrakty w Dubaju, doszedł do wniosku, że trzeba po prostu przeorganizować firmę i ludzi, którzy nie czują ducha firmy. Mam tu na myśli to, że to nie idziemy tylko do pracy, żeby zarabiać pieniądze, proszę Państwa, ale również my musimy czuć to, co jest założeniem firmy, że buduj Skyway, chroń planetę. To te osoby zostały zwolnione z firmy. I pan Junicki dąży do zatrudnienia najlepszych specjalistów i inżynierów i konstruktorów, ale
nie tylko chodzi mu o ludzi, którzy są zawodowo bardzo dobrze, ale też, którzy po prostu z tym naszym duchem, z tym naszym hasłem rozwijają naszą firmę. I tak się zadziało, proszę Państwa, mamy teraz część ludzi została zwolnionych, jest wielu nowych inżynierów, konstruktorów. W tej chwili mamy blisko 80 biur konstrukcyjnych w różnych zakresach, z różnych branż, zarówno budownictwa, jak i ochrony środowiska. No tam naprawdę to jest cały kompleks tego. Firma zatrudnia już ponad 1000 pracowników, łącznie z zakładami produkcyjnymi. I tak jak tutaj widzicie Państwo na tych dwóch slajdach, na jednym jest siedziba nasza, obok są zakłady produkcyjne, one są jeszcze tam dwa dobudowane nowe. Z grupą współpracowników, mówię, już ich jest ponad 1000, o czym nam powiedział pan Junicki na swoim sprawozdaniu na ekofestiwalu w Marinachorce w 2019 roku. Oprócz tego, że firma zatrudnia inżynierów, konstruktorów, proszę Państwa, no to ma też grupę, która promuje Skyway i to te wszystkie uwarunkowania, czyli to, że musimy być i z duchem, że musimy znać to, co firma chce przekazać, dotyczy również ludzi, którzy zajmują się promowaniem Skywaya i pozyskiwaniem inwestorów na całym świecie. Dlatego nastąpiła decyzja, proszę Państwa, pana Junickiego i zarządu Skyway, że trzeba zorganizować szkolenie i kształcić kadry, bo pan Masłow przeprowadził rozmowę taką z panem Junickim, bo pan Masłow to jest osoba, która jest członkiem zarządu, jednocześnie jest osobą, która jest odpowiedzialna za przystosowywanie wszystkich takich spraw związanych ze Skywayem do prawa międzynarodowego danego kraju. To jest osoba, która wam odpowie na wszelkie wasze nurtujące pytania, jeżeli macie. On ma takie cykliczne też swoje webinary co raz w tygodniu. Jeżeli macie jakieś pytania związane z waszymi udziałami, z przyszłością, co będziecie robić, co będzie się działo i tak dalej, to proszę do niego, bo to jest osoba do tego przeznaczona i kompetentna. Ale wracam do tematu. No i pan Masłow przeprowadził taką rozmowę z panem Junickim i spytał się, jaki kierunek będzie w najbliższym czasie przeznaczony dla naszej firmy. Pan Junicki odpowiedział mu tak. Dzięki, dzięki, dzięki. Czyli pieniądze, 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 ale po chwili zastanowienia powiedział nie. Najpierw musimy kształcić kadry, bo mówi, pieniądze już mamy, finansowania mamy i dlatego, proszę Państwa, powstały właśnie między innymi te szkolenia, bo ludzi do branży tej swojej konstrukcyjnej to i tak dalej to już powymieniali, zatrudniają coraz nowych, coraz lepszych, ale reklama również i osoby, które zajmują się promowaniem Skyway, muszą to być osoby kompetentne. Dlatego zorganizowali takie szkolenie 3D Coaching Business, organizowany przez pana Jurija Galatę. On ma takie studia Eurocoachingu, jest z Łotwy. No i pod jego kierunkiem przez 8 miesięcy ponad 100 osób odbywało takie szkolenie w celu umiejętności, podniesienia umiejętności sprzedaży, budowania struktur, pozyskiwania partnerów i inwestorów biznesowych. No ale przede wszystkim też po to, żebyśmy się, proszę Państwa, lepiej poznali, czyli tej integracji. Co się okazało wielkim atutem podczas naszej ostatniej wizyty już na ekofestiwalu i na konferencji Skyway Capital. Ale wracam. Ten trening ukończyły 104 osoby, proszę Państwa, z 18 krajów na świecie. Z Polski ten trening ukończyło 8 osób i tak po kolei na tym pierwszym slajdzie tutaj od lewej widzicie Tomka Żarneckiego, Grzesia Hutnika, Krzysztofa Dawidiuka, Tomka Wajdę, Mariusza Duczmańskiego, Natalię Fujtak i kolegę, którego zapomniałem nazwisko.
Przepraszam Ciebie. Tutaj widzicie nas Państwo na drugim slajdzie. Wtedy już tam otrzymywaliśmy dyplomy. Mieliśmy takie zestawy do tłumaczenia, bo mieliśmy tłumaczenie symultaniczne. Jak również tutaj widzicie nasze przygotowania do wejścia i robiliśmy to takie pamiątkowe zdjęcie z grupą belgijską. To jest właśnie ten Christian van der Wel, który razem tutaj z koleżanką, swoją partnerką, która go wprowadziła do biznesu, zrobił sobie z nami zdjęcie. Tu mamy koleżankę z Estonii, naszą dyrektorkę i kolegę, który otworzył Nigerię. Każda osoba, która ukończyła taki kurs, otrzymała taki dyplom, że ukończyła kurs szkolenie, trening 3D, coaching and business. I to, proszę Państwa, nas uprawnia do tego, żebyśmy byli osobami, które będą odpowiedzialne za budowanie struktur na terenie naszych krajów, a także partnerów, których pozyskamy na zewnątrz. Mamy tutaj już cały szereg zrobionego szkolenia, mamy po prostu materiały, wszystko jest, proszę Państwa, jednolite, zarówno dla nas jak w języku polskim, jak angielskim, rosyjskim, to jest wydane w kilkunastu językach, mamy to wszystko robić sztampowo, nie wymyślać koła, bo budowanie struktur, proszę Państwa, to jest po prostu nic innego jak duplikacja. A tym tematem zajął się Franciszek Solar, tak jak mówiłem, ta osoba, która jest odpowiedzialna za struktury czeskie, słowackie w Nigerii i proszę Państwa, w Wietnamie. W jaki sposób my jako inwestorzy możemy tutaj czerpać zyski? A mianowicie jest, proszę Państwa, wszystkich akcji Skyway'a 400 miliardów. Z tego 280 należy do firmy, a 120 jest przeznaczone do sprzedaży, do wspierania tego projektu i mają ją tacy inwestorzy prywatni jak i my. Podział jest taki z tego względu, że jak mówiłem wcześniej, pan Junicki nie chce dopuścić do tego, żeby po prostu pakiet większościowy przeszedł kiedykolwiek w drugie ręce. A jest to bardzo dobra informacja, bo to zabezpiecza nasze udziały i jak wcześniej Państwu mówiłem, do druku nie będzie. Tyle ile jest. Kto się załapie, ten kupi. Kto nie, to po prostu zostają mu tylko projekty później adresowe, tak zwane celowe. No, tu jest takie podsumowanie z tego, proszę Państwa, no bo to ja jestem wdzięczny panu Junickiemu, że on dopuścił nas, takich drobnych inwestorów, do tego, żeby podzielić się takim projektem, żeby do niego zaprosić nas. No bo mógł to zrobić z gigantami, dogadać się naprawdę z potężną finansjerą i nikt z nas by tego projektu nie widział. To znaczy inaczej, wróć. My byśmy go zobaczyli, ale w finalnym produkcie, tak już jako pasażerowie. A dzisiaj jesteśmy jego współwłaścicielami, jesteśmy udziałowcami, a to jest po prostu bardzo duże, takie piękne przedsięwzięcie, w którym uczestniczymy. A wszystko zaczęło się od tego, że jak mówiłem Państwu wcześniej, pan Junicki miał kilka razy podejścia pod to, żeby ten projekt mu wyszedł, mu upadał, ale w 2013 roku podjął jeszcze raz rękawice, ale dobrał sobie wtedy ludzi do finansowania. I jak nam powiedział w 2017 roku na Ekofestiwalu, to on jest właścicielem wszystkiego, ma zawsze decydujący głos. Niemniej on, pan Junicki ciągle powtarza, że on jest inżynierem, proszę Państwa. A finansami zajmują się ludzie od finansów. Dlatego namówili go na finansowanie naszego projektu w systemie crowdfundingu. I przez to, że jest to robione w tym finansowaniu społecznościowym, ten projekt ruszył do przodu. O zaletach tego projektu powiem za chwilę. Wielu ludzi wsparło ten projekt, bardzo takich, wiecie Państwo, nobilitowanych, bogatych. Nawet w Ekotechnoparku jest taka alejka, gdzie jest wbudowany kamień węgielny. No i tam są takie osoby, które się mocno zasłużyły dla Skyway.
mają swoje odlewy z brązów w skali 1 do 1, które są finansowane z dochodów pana Junickiego. My tego nie finansujemy, on to robi w podzięce za to, że ci inwestorzy uwierzyli w ten projekt, niekiedy jak jeszcze on był na papierze. Chciałbym tu powiedzieć o panu Rodzie Huku. To jest były minister infrastruktury i transportu południowej Australii. To jest osoba, która jak tylko zobaczyła ten projekt, jest panem Junickim od samego początku, promuje ten projekt w tamtym regionie, nie rynku, bo to jest Australia, Nowa Zelandia, Indonezja w okolicach tego Oceanu Spokojnego. Pan Lebiet to jest też poważny inwestor, to jest były tam dowódca wojsk rosyjskich, który również wsparł mocno finansowo projekt pana Junickiego i wiele, wiele innych osób, które uwierzyły i na dzień dzisiejszy, proszę państwa, są z nami. Powiem państwu, że kilka tygodni temu Ekotechnopark odwiedził również znany aktor Steven Seagal. To jest aktor, który uczestniczył w takich filmach akcji, który był bardzo zafascynowany i zadowolony z wizyty, podziwiał to wszystko, bo to jest osoba, która zajmuje się propagowaniem zdrowego stylu życia, jak również ochrony środowiska na całym świecie. A nasz projekt jak najbardziej się w to wpisuje. Taką informacją dosyć ciekawą jest również to, że proszę państwa, na terenie Ekotechnoparku jest wbudowany przystanek, który jest pokazany, który to jest pokazany jako przykład dla naszych inwestorów i gdzie po prostu pasażerowie sobie wsiadają i ruszają tam w trasę. Niemniej na parterze tego przystanku, bo to te przystanki mają mieć różne wykorzystanie, wiadomo jak one będą w zabudowie w różnych infrastrukturach miast. Na dole w Ekotechnoparku jest również Muzeum Skyway'a. Jest to dosyć, proszę państwa, takie interesujące miejsce, ponieważ tam jest pokazana cała droga, jaką pan Junicki przeszedł od momentu swoich studiów, później, kiedy tą technologię zaczął opracowywać, aż po dzień dzisiejszy. I taką ciekawostką jest to, że do kwietnia 2017 roku, do 30 kwietnia, wszyscy inwestorzy, którzy wpłacili jakiś tam wkład i zakupili część swoich udziałów w Skyway'u, oni zostali uwiecznieni na, proszę państwa, na suficie tym Ekotechnoparku, w tym muzeum. To jest taki sufit z imienia, gdzie są wszystkie imiona i nazwiska tych inwestorów, jest tam ich kilkadziesiąt tysięcy. To robi takie wrażenie, jak takiej konstelacji gwiazd. Ja byłem w 2017 roku również w Ekotechnoparku, niemniej wtedy to była taka pierwsza atrakcja. I z tego względu, że po prostu było tyle tam do zwiedzania i kolejka była tak ogromnie długa, proszę państwa, to mi się tam nie chciało za bardzo stać, bo tam ze 4 godziny bym stał w tej kolejce. Odpuściłem sobie, ale byłem w roku 2018. Byłem tam również z moimi partnerami, z moim synem. Odnalazłem swoje imię i nazwisko. Widzicie państwo w takim czerwonym kółeczku. Jestem tutaj Janusz Tomczak, jest tam też Janusz Łydka, którego poznałem. To jest też inwestor ze Skyway. Jest tam kilkanaście nazwisk polskich i osób, i inwestorów z całego świata. No jest to taki dosyć miły element, bo to po prostu uwiecznia nas już dla naszych przyszłych pokoleń. I pamiętam, jakie wrażenie zrobił Ekotechnopark, proszę państwa, na inwestorach w 2017-2018 roku, ale w 2018 roku, jaki zrobił w ogóle Ekotechnopark i wygląd Skyway'a i to, że była możliwość przejechania się nim dla mojego syna Franciszka, który był również ze mną rok temu. I on, jak to wszystko zobaczył, proszę państwa, to jest młody chłopak, no, 19-letni, no, nieskażony żadnym biznesem, żadną pracą, także to jeszcze tam czysta karta, ta można powiedzieć, tabula rasa. To on tak spuentował tę wizytę w tym ekotechnoparku, że mówi: tato, to aż dziw, że Amerykanie tego nie wymyślili. Ja mówię: synek, to się ciesz, bo gdyby Amerykanie to wymyślili, to my dzisiaj byśmy nie byli inwestorami. A tak, mówię, jesteś, za kilka lat jesteś młodym człowiekiem,
będzie z tego naprawdę odnosił duże profity, nie tylko ty, ale jeszcze twoje dzieci. I finał był taki, proszę państwa, że po przyjeździe do domu zakupił sobie kolejny pakiet. Podobnie się zachowali moi partnerzy, których zabrałem w tym roku do Ekotechnoparku i na festiwal. Pan Mariusz Jurecki, Krzysztof Dawidiuk i Hubert Małecki, którzy wyjechali, proszę państwa, jak na skrzydłach z tego festiwalu i z tej konferencji, bo chcę państwu powiedzieć, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do Skyway'a, to wizyta w Ekotechnoparku to jest tak, jak Arabowie muszą Mekkę odwiedzić, a my przykładowo tam Częstochowę czy Licheń w Polsce, katolicy. Proszę mnie tu źle nie zrozumieć, bo ja nie chcę tutaj nikogo urazić, jeżeli chodzi o sprawy duchowe. Niemniej ta wizyta w tym miejscu, zobaczenie tego na własne oczy, przejechanie się tym transportem, proszę państwa, to spowoduje was to, że wasza wiara w Skyway'a będzie niezachwiana. Ja to mówię z czystym sercem, w pełni odpowiedzialny słów, które tutaj przekazuję. Wiem, co mówię, ja za każdym razem, jak tam jestem, byłem tam 3 razy, ekofestiwal był organizowany 4 razy, niemniej byłem 3 razy, bo jeszcze nie byłem inwestorem, jak był pierwszy raz organizowany. Pojadę na pewno w przyszłym roku, jak mi pozwoli zdrowie, a finanse to się muszą na to znaleźć, czy się chce, czy się nie chce. Także gorąco zachęcam, bo powiem wam tak, jakakolwiek wtedy osoba, gdzie będziecie chcieli przedstawić ten projekt osobie trzeciej i będziecie tam na miejscu i to zobaczycie, żadne argumenty, które będą chcieli was i wątpliwości, które będą chcieli wam tutaj, powiedzmy, przedstawić, nie podważą waszej wiary, bo wy będziecie po prostu, jak ja to mówię kolokwialnie, świecić jak neony Skyway. Przykładem to jest te tysiące osób, które tam były, proszę państwa, na ekofestiwalu, które były na konferencji, to są osoby, które są niezachwiane, które to tam nie ma malkontentów, tam wszyscy są przekonani do projektu, tam wszyscy byli szczęśliwi, że to jest, że jesteśmy udziałowcami, proszę państwa, to tylko jest tylko kwestia czasu, a o Skywayu dowie się cały świat. Kilka spraw na temat takich naszych spraw organizacyjnych, naszych giełd, bo tu było już wiele informacji na ten temat, wiele takich niedomówień, jakichś tam mitów. Proszę państwa, mówię w tej chwili na temat giełdy wewnętrznej. Giełda wewnętrzna miała już swoje miejsce na początku 2019 roku. Otóż 5000 najstarszych stażem inwestorów, to są inwestorzy z 2015-16 roku, mogło wymienić swoje udziały na pieniądze z bardzo dobrym współczynnikiem wymiany, takim jak obowiązywał na początku 13 etapu. Z tego, co mam informację, to osoby, które wymieniły tam ileś set tysięcy tych swoich tych udziałów, naprawdę zarobiły dobre pieniądze. Mam informację o takim panu, który dostał tam chyba 50 tysięcy dolarów za wymianę, ale większość, proszę państwa, trzyma swoje udziały, no bo wie, że za kilka lat po prostu to będzie bardzo duża kwota, którą będziemy otrzymać jako nasze gratyfikacje. Następnym elementem była grupa 50 tysięcy udziałowców, która mogła wymienić swoje udziały na tokeny. Ale ta decyzja należała oczywiście do każdego z nas. Musiał sobie to rozważyć, czy mu się to opłaca, bo wymiana była na poziomie 100 tysięcy tokenów za 100 tysięcy udziałów za 2000 tokenów. Ja taką decyzję podjąłem, wymieniłem ze swojego konta, żona wymieniła ze swojego, mamy w tej chwili 4000 tokenów, z tego względu, że my po prostu wierzymy w ten projekt i wiemy, że tokeny będą używane do projektów celowych, o czym powiem za chwileczkę. Także giełda wewnętrzna była, ona wyglądała w ten sposób. Następnym etapem, którym jest realizacja naszych finansów, to są tokeny.
To się zadziało, proszę Państwa, 1 lipca 2019 roku. My weszliśmy już na giełdę i te osoby, które powymieniały, które miały możliwość wymiany tokenów, to uzyskały te tokeny i mają się porejestrować na giełdzie. Niemniej te tokeny będą zamrożone, proszę Państwa, do lipca 2020 roku, żeby nie nastąpił chaos. Żebyście sobie nie myśleli, że jak my wrzucimy tokeny Skyway'a na giełdę, to one zaraz otrzymają taką jakąś kosmiczną wartość. Nie, nie. To ma wszystko przebiegać w sposób wyważony. Dlatego decyzją zarządu firmy była taka, że najpierw rejestrujemy się na tym, na giełdach, na tych swoich portfelach i dopiero w 2020 roku, w lipcu, będzie to uruchomione. A tokeny, proszę Państwa, odegrają niezmiernie ważną rolę z tego względu, że będą one potrzebne do finansowania projektów adresowych, czyli tych projektów celowych. I poprzez to ich wartość, bo tych projektów celowych będzie z roku na rok coraz więcej, z miesiąca na miesiąc, wartość tokenów będzie rosła, a również tokeny będą do tego, żeby po prostu sobie albo je wymienić później na pieniądze fiducjalne, czyli na dolary, jeny, euro, złotówki, jak będziecie chcieli, albo do dalszego reinwestowania w projekty adresowe, bo tu jest taka dosyć ważna informacja, że wszyscy inwestorzy, którzy należą do projektu tego globalnego, głównego, czyli ci inwestorzy, którzy będą od 1 do 15 etapu w projekcie głównym, proszę Państwa, my jako inwestorzy będziemy mieć zawsze możliwość partycypowania w projektach celowych z tego względu, że firma 20% przeznacza dla swoich udziałowców. Bo projekty adresowe, proszę Państwa, będą głównie przeznaczone dla dużych inwestorów. No i tak dla przykładu mogę Państwu powiedzieć, że załóżmy, że budujemy linię komercyjną w Warszawie. Projekt ten w pełni chce sfinansować na przykład PGNiG. Z tego względu, że no co, no wyda powiedzmy tam kilka miliardów czy kilkadziesiąt miliardów dolarów, zwrot inwestycji będzie na poziomie 5-7 lat, to weźcie Państwo, co to jest za okres krótki, tak? Następnie eksploatacja tego przez 100. I teraz, jeżeli taki inwestor, proszę Państwa, da radę udźwignąć taki projekt sam, to wcale nie musi nas do niego dopuścić. Ale jak my jesteśmy udziałowcami w projekcie globalnym, to zawsze mamy te 20%, że my możemy po prostu z tego projektu skorzystać. A to będą już naprawdę inwestycje, które będą szybko budowane, no i szybkie będą i duże zwroty z tego. A osoby, które nie załapią się na projekt globalny, będą miały tylko możliwość zakupienia już po cenach takich, jak będzie oferował to inwestor ten strategiczny, albo mogą odkupić od nas, jak my będziemy mieć, proszę Państwa, możliwość kupienia w takiej samej cenie jak inwestor strategiczny i sprzedamy. No więc to są naprawdę bardzo szybkie, dobre pieniądze w krótkim czasie do zarobienia. Więc tokeny jak najbardziej, przyszłość ich jest naprawdę świetlana. Giełda zewnętrzna. W Szarży pan Junicki nam powiedział, że to nie będzie wcześniej jak 2021-2022 rok, z tego względu, że gdybyśmy teraz weszli, to by mógł nie uzyskać to minimum, które chce nam zapewnić wszystkim, czyli 1 dolar za akcję. Dlaczego? Z prostego powodu. Jak to wytłumaczył nam teraz na ekofestiwalu, jak mówił swoje sprawozdanie, tu nie chodzi o to, że my mamy już kilka tych Skypodów wyprodukowanych, proszę Państwa, i wytestowanych. Co z tego? To jeszcze nic o niczym nie świadczy. Najważniejsze to jest budowanie linii, żeby to używać. A żeby to używać, to trzeba wybudować najpierw pierwsze projekty i kontrakty takie celowe. I dopiero wtedy, kiedy my wybudujemy taką linię, gdzie będziemy mieć finansowanie z jej eksploatacji, gdzie to wszystko będzie certyfikowane, gdzie to wszystko będzie już zatwierdzone do eksploatacji, a także będą sprzedane wszystkie udziały w RSW i w Skyway Capital i wybudowane te wszystkie nasze pojazdy,
które będą w różnych regionach świata jeździć, bo jedne jeżdżą tam w systemie tropikalnym, drugie tam chłodnym, etc., to wtedy będzie przy wypracowaniu, proszę Państwa, już zysków firmy, będziemy wchodzili na giełdy zewnętrzne. A to jest okres jeszcze 2-3 lat, tak jak pan Junicki to powiedział. Z każdy nasz udział, proszę Państwa, to, że my jesteśmy udziałowcami z tego Skyway'a, powoduje to, że my będziemy otrzymywać, proszę Państwa, dożywotnią dywidendę. Mało tego, te nasze dywidendy, te akcje będą dziedziczone, więc to nie tak jak dzisiaj 50 lat płacimy, czy 40 na ZUS. Człowiek odbierze kilka, idzie, jak to mówią kolokwialnie, do Abrahama i nic z tego nie ma. Nie. Tutaj, proszę Państwa, jest pełne dziedziczenie i nasze akcje będą przekazywane dla naszych potomnych. Ale to się zadzieje w momencie, kiedy będziemy mieć wybudowane linie, proszę Państwa, to raz. Dwa, i kiedy firma wypracuje zysk netto. I z tego zysku netto 20% jest przeznaczone na wypłatę dywidendy dla swoich udziałowców. I tak jak tu widzicie Państwo, taki skrót, że gdy firma tam zarobi $1 miliard, to 200 milionów będzie przeznaczone dla inwestorów. Ale to będzie robione, proszę Państwa, raz w roku i w podziale na to, ile kto ma udziałów. Ja Wam powiem taką ciekawostkę, że jak byliśmy na spotkaniu z Krzysztofem i z tym, bo Krzysia widzę tutaj, pozdrawiam Cię, Krzysztof, na konferencji. Byliśmy na konferencji w Antwerpii, na szkoleniu tym 3D, to jeden z naszych liderów przekazał nam taką informację, że miał spotkanie kilka miesięcy wcześniej w Londynie, proszę Państwa, z takim młodym człowiekiem, który był prawnukiem takiego pana, który był projektantem, a jednocześnie inwestorem i inżynierem metra londyńskiego. I ten pan, proszę Państwa, w 1905 roku, bo to było na początku ubiegłego wieku, oprócz tego, że był tam konstruktorem, projektantem, to jednocześnie był inwestorem. Wyobraźcie sobie, że ten młody człowiek pochwalił się temu naszemu Franciszkowi, że on do dnia dzisiejszego korzysta z dywidend, jakie blisko ponad 100 lat temu jego dziadek wypracował. Dostał po prostu za to, że został udziałowcem. I ta sama droga czeka nas. Ale ja powiem Państwu jeszcze jedną rzecz, że jak jechaliśmy z naszymi kolegami na ekofestiwal do Marina Horki, to w autobusie poznaliśmy takie osoby, które jechały również na festiwal, bo my po przylocie do Marina Horki w piątek, w sobotę na festiwal pojechaliśmy transportem organizowanym przez Skyway, przez organizatora. I tam poznaliśmy wszyscy razem taką panią, bardzo sympatyczna pani, fantastyczna osoba, nadjeżdżasz z Festowa, która jest w Skyway od samego początku, czyli ona tam od 2015-16 rok. Jak to mówią, po kilku minutach rozmowy chemia między nami była taka, że rozumieliśmy się bez słów. Ona Skywaya ma w sercu, tak jak i my. I ona powiedziała nam dosyć taką ciekawą informację, ale tą informację przekazała nam, wiecie kiedy Państwo, po konferencji Skyway'a w niedzielę, bo zaprosiliśmy tam kilka osób na spotkanie takie jeszcze integracyjne, byliśmy w restauracji w Mińsku i ona nam przekazała, że jej dziadek, proszę Państwa, pracował w Gazpromie. Znacie Gazprom, co to jest? I wyobraźcie sobie, że jeszcze za czasów tej tak zwanej komuny również były akcje. I to do tego stopnia, że on w 90 roku otrzymał od Gazpromu akcje na takiej zasadzie, że on nawet nie chciał ich pobrać. I nadjeżdża nam powiedziała taką ciekawostkę, że gdyby tych akcji nie wziął, to by został zwolniony, proszę Państwa, z firmy. No więc w zasadzie został przyparty do muru, pobrał te akcje
I dziadek już tej naszej Nadjeżdży nie żyje kilka lat, ale jego żona, czyli jej babcia, pobiera do dnia dzisiejszego dywidendę, proszę państwa, za czasów komuny, sobie wyobraźcie. Dywidenda już było to do wypracowywania i korzysta z tych pieniędzy sobie spokojnie w tej swojej jesieni życia. I to też również jest element dziedziczony. Więc widzicie, jakie to wszystko ma znaczenie, że jak się słyszy takie historie, to jeszcze dodatkowo ten nasz projekt się wszystko to dostaje takiego potwierdzenia takiej prawdy i bardzo się cieszę, że my mamy również taką możliwość, że możemy te później nasze akcje przekazać naszym potomnym, naszym dzieciom, wnukom. Niech korzystają z tego jeszcze w najbliższych pokoleniach i cały ten nasz świat. Ale różne takie, proszę państwa, informacje możecie przeczytać w memorandum na naszych panelach. Jest tam również taka informacja, że i to jest dosyć istotna, że zanim będziecie sprzedawać swoje akcje na giełdach, to najpierw musicie otrzymać dywidendę. Ponieważ jeżeli firma wam wypłaci dywidendę, to może się zastanowicie, może nie będziecie sprzedawać. To jest kolejny ruch, żeby utrzymać jak najwięcej u siebie tych akcji, ale również firma wyjdzie z propozycją, proszę państwa, żeby wam od was odkupić. Tak jak będzie oferowana na rynku od osób trzecich. Czyli po prostu firma wie, jakie to wszystko będzie, jaką to będzie miało wartość i chce utrzymać jak najwięcej dla siebie. I tutaj macie Państwo następny dokument, że mówię, że warto się zapoznać z tymi dokumentami, certyfikatami, którym jest potwierdzenie, że my będziemy mieć wypłacone około dolara za naszą akcję. Nominalnie, niemniej w tej chwili kupujemy je na poziomie 2-4 centów. Widzicie, jaka tu jest możliwość zarobku. Ja słowa przebicia nie lubię, nie używam go. Niemniej tu jest naprawdę poważny zwrot tej naszej inwestycji, którą poczyniliśmy w naszych latach poprzednich i dzisiaj. Także gorąco zachęcam do wszystkich do zakupu, jeżeli macie jeszcze możliwości finansowe, bo to nie może być tak, że to po prostu wam będzie jakoś tam przeszkadzało w życiu. Można sobie to zakupić i na raty, i za gotówkę. Ja zrobiłem takie postanowienie, że każdy etap, jaki przejdzie, to dodatkowo dokupię jeszcze sobie jakiś tam pakiet, żeby po prostu udowodnić, pokazać moim partnerom i przyszłym inwestorom, że jesteśmy z firmą i wierzymy w projekt. Minimalizacja ryzyka. Proszę państwa, jak ja wchodziłem do biznesu, to był 2016 rok. Wtedy to ryzyko było dużo większe jak jest dzisiaj, bo ja wchodziłem tam bodajże w 8 albo 9 etapie, mamy w tej chwili 13. Ale moje wątpliwości zaczęły znikać w momencie, kiedy ja, proszę państwa, byłem w ekotechnoparku. To mówię, że to jest zupełnie inne wrażenie, inne odczucie, jak człowiek tam będzie. Pojechałem tam w swoje 50. urodziny. Zamiast balować, jak to mówią, to ja pojechałem i sprawdziłem. Byłem, zobaczyłem, wierzyłem, a moja wiara w tym momencie została niezachwiana. I gorąco muszę państwu powiedzieć, że promuję ten projekt z grupą naszych partnerów biznesowych, razem z naszą dyrektor regionalną Natalią Fujtak i naszą grupą ambasadorów Polski, grupa Skyway Capital Team.pl. I teraz, proszę państwa, konkluzja, ale ta konkluzja będzie w słowach, które przekazał pan Junicki, bo to jest część mojej konkluzji, podsumowania, ale część tutaj też jest słów i myśli pana Junickiego, że Skyway Capital powiedział nam w tamtym roku na konferencji, pan Junicki, doprowadził do tego, że żeśmy naprawdę popchnęli Skywaya na zupełnie inny poziom, proszę państwa, ponieważ to nasi inwestorzy otworzyli rynki i perspektywy finansowania na całym świecie. I to dzięki, proszę państwa, systemowi finansowemu, czyli dzięki crowdfundingowi. Nasza firma nie ma dolara długu. Nam tą teorię wyłożył pan Franciszek Solar w Antwerpii. Wytłumaczył nam, o co to chodziło, proszę państwa. W momencie, kiedy firma
ma finansowanie, nie musi się kredytować. To jest największa możliwość rozwoju dla firmy, dlatego że firmy mają coś takiego, że początkowo idzie im wszystko dobrze, firma zaczyna wzrastać, ale do wzrastania potrzebne jest finansowanie, nie ma finansów, się kredytują. I to już jest pierwsza pułapka, w którą wpadają firmy, gdzie one po prostu często nie podołają później systemu temu spłacania tego wszystkiego, albo po prostu się znajdzie ktoś większy, przejmie i kupi. Natomiast z tego względu, że my mamy kredytowanie w systemie crowdfundingu, czyli społeczność międzynarodowa finansuje do przodu, dobrowolnie ten projekt, to my nie mamy kredytu i nie mamy dolara długu. W tym roku pan Junicki zrobił sprawozdanie z tego, jakie mamy aktywa, takie materialne i niematerialne podczas konferencji w Ekotechnoparku. Możecie sobie to wszystko zobaczyć jego na stronie naszych biurach tych biznesowych w zakładce wiadomości. Gorąco zapraszam, przesłuchajcie, bo dowiecie się o tym, w jakim jesteśmy miejscu, jaki mamy majątek, czym dysponujemy i jakie są dalsze perspektywy i nasza droga. Dlatego krótko reasumując, jak najszybciej, jak jeżeli jeszcze nie jesteś, dołącz do tej wspaniałej rodziny Skyway, buduj Skyway i chroń planetę. Jesteśmy, proszę Państwa, w 13 etapie, w trzecim podetapie. Wszystkich etapów jest 15. Etap końcowy 15 będzie miał wartość nominalną 1 dolar, czyli jedna akcja 1 dolar. Teraz możemy inwestować od 15 dolarów nawet do kilkuset tysięcy, kupując nieograniczoną ilość pakietów, zarówno w gotówce, jak i na raty. Raty to bardzo wygodna forma inwestowania, o czym powiem Państwu za chwilę. Mamy różne pakiety inwestowania. Mamy pakiety takie gotówkowe dla szybkich inwestorów, tak zwany InnoTrans, to co Państwu wcześniej wspominałem o tych targach w Berlinie, to są te branżowe targi. On właśnie został stworzony w pierwszy raz w 2016 roku na te targi. I tu mamy pakiet InnoTrans, on polega na tym, że on obowiązuje przez dany etap w tej konfiguracji dyskonta i tu się wpłaca 1000 dolarów w gotówce na każdą pierwszą wpłatę, z tym, że po każdej następnej następuje wzrost dyskonta i wzrost ilości akcji. Także tu się trzeba, przykładowo w 13 etapie, można to zrobić w ciągu tam kilku dni, można to zrobić kilku miesięcy, jak ten etap działa i on obowiązuje zawsze w danym etapie. Szybki start, 600 dolarów, jego się kupuje z dnia na dzień, 300 w jednym dniu, 300 w drugim. Tu mamy takie pakiety dla naszych milusińskich, często zakupowane przez rodziców, dziadków, żeby tam po prostu im przygotować ich przyszłość, czy na studia, czy na dom. To są pakiety do zakupienia w systemie ratalnym w ilości tam 585 dolarów za 20 tysięcy, tam 800 udziałów i 1350 dolarów za 49 500. To są pakiety, które płaci się miesięcznie w ilości tutaj w jednym przypadku 65, w drugim 150 dolarów za dany miesiąc. Oczywiście można je spłacić szybciej. Tu chodzi tylko, żeby zakupić, nie spóźniać się z ratami, tak do jakichś tam 10, maksymalnie 2 tygodni, bo jeżeli to przekroczymy, to mogą nam pakiet cofnąć. Na czym to polega w systemie ratalnym, a mianowicie, że nie to, że stracimy pieniądze, tylko wrzucono na tak zwane konto akcyjne i niestety nie można już po prostu tych pieniędzy wypłacić, jak wypłacamy tam z pewną stratą, albo musimy zakupić takie pakiety już gotówkowe później. Tu mamy pakiety dla dużych inwestorów, takich krupnych, jak to nazywają nasi partnerzy ze wschodu, od 25 do 150 tysięcy dolarów. To są pakiety gotówkowe z poważną ilością udziału, widzicie Państwo, od 1 325 000 do 9 milionów. Życzę wszystkim takich partnerów, bo tacy partnerzy są. W tej chwili nasz kolega Suchodojew bodajże, Aleksander Suchodojew zaprosił do biznesu największego partnera w historii Skyway Capital. To jest taki
partner Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który wpłacił 330 tysięcy dolarów, żebyście wiedzieli, że też tacy partnerzy są. Tu mamy dla dużych partnerów, ale też możliwością w ratach. Ja sam osobiście takich partnerów znam, którzy sobie po prostu nie inwestowali od razu pieniędzy, tylko co miesiąc daną ratę i kończą im się pakiety, będą kupować następne. I takie najbardziej popularne pakiety, przy których bym się chciał chwilę zatrzymać, to są pakiety z możliwością spłaty w ratach od 250 do 2000 dolarów. Ja tutaj przyjąłem taki system ze swoimi partnerami, że jak mówię, jak możesz kupić, to kup duży i mały. Mały to traktuje 250 i 500, to jest wartości 250 i 500 dolarów. Proszę mnie to źle nie zrozumieć, ja tu nikogo nie chcę obrazić, że to są za małe pieniądze, absolutnie, ale jeżeli kogoś jest, ma możliwości finansowe, żeby zakupił sobie taki i dokupił na przykład za 1000, za 2 albo wyższe, to po prostu tłumaczę to w ten sposób, że ma kilka możliwości inwestowania w Skywayu. I tak dla przykładu weźmy taki pakiet za Star 250, on jest w wartości 6250 udziałów. Załóżmy, że osiągnęliśmy cenę 1 dolara, kupiliśmy ten pakiet i przykładowo biznes za 2000. I jak to mówią na CITO, mamy możliwość sprzedania takiego pakietu, tego 250. Uzyskaliśmy 6250 dolarów, zapłaciliśmy z tego podatek, zostało nam, proszę Państwa, tam powiedzmy 5,5, no bo gdzieś tego podatku tyle będzie. Odliczamy naszą inwestycję, wydaliśmy 2250 minus podatek, zostanie nam jakieś 3-4 tysiące, widzicie Państwo, pokryły nam się nasze inwestycje. Zostało jeszcze jakieś tam pieniądze na nasze wydatki, jakiś tam wyjazd, ale pakiet na przykład tych 72 tysięcy udziałów zostawiamy na to, że po prostu podtrzymamy, aż będą po prostu te udziały po 2, 5, 10, 50 dolarów. Możemy sobie zatrzymać to na jesień życia albo po prostu otrzymać raz w roku dywidendę i nie ruszając kapitału też zawsze nam z tego wpadną jakieś fajne pieniądze. Mamy również taki pakiet bonusowy, to jest dla partnerów, którzy promują biznes Skywaya, dlatego że jest, jak on jest robiony w systemie crowdfundingu, to jest przecież finansowany przez społeczność międzynarodową, ale jednocześnie, proszę Państwa, no my promujemy ten nasz biznes poprzez nasze spotkania, takie face to face albo jakieś tam internetowe, tak jak dzisiaj ten nasz webinar jest. Ale za to firma nas wynagradza i to nie jest, proszę Państwa, żadna piramida, tylko normalny sposób zarabiania pieniędzy. I w Skywayu, jak ktoś na przykład chce pracować, a nie ma pieniędzy, to wcale nie musi wpłacać i kupować, proszę Państwa, pakietu, bo rejestracja jest za darmo i może swoją pracą promować biznes, znaleźć partnerów, którzy pójdą z nim, zapłacą i on po prostu z tej prowizji zakupi sobie później tam jakiś pakiet i albo będzie budował swój portfel akcji. My tak pracujemy z naszymi partnerami, robimy to w ten sposób. Jedni robią to z zakupem, inni to robią po prostu bez pieniędzy, ale każdy z nas tam pracuje i buduje swój portfel akcji i to jest bardzo dobry, proszę Państwa, zarobek, bo tutaj z pierwszej linii firma płaci 15% i później w zależności od tego, jaki mamy pozycję w nomenklaturze, tam jeszcze nam 2-3% może wzrosnąć. Także widzicie, że jak ktoś zainwestuje na przykład 1000 dolarów, to 15% to jest 150, może to być od razu wypłacone, jak ktoś wpłaci całe, albo jak będzie płacił w ratach, to po prostu przez kolejne raty i my tą naszą prowizję otrzymamy. I tak jak mówiłem wcześniej, no firma wynagradza nas w programie takim partnerskim, to wszystko macie w zakładce dla partnerów. Teraz jak byliśmy na ekofestiwalu, proszę Państwa, to dowiedzieliśmy się, że wzrosły dwie rangi jeszcze wyżej, bo w tej chwili najwyższą rangą był to ekspert. Teraz mamy dwie rangi wyżej.
I była taka dosyć ciekawa sytuacja, że na konferencję Skyway'a przyjechał jeden z liderów Skyway'a, to jest w zasadzie numer jeden w tej chwili, taki pan Szczech, który na dzień dzisiejszy mieszka w Nowym Jorku. I wyobraźcie sobie, że w drodze na Eco Festival, on był już top ekspertem od dłuższego czasu, uzyskał tą nową rangę, gdzie był bardzo tam zdziwiony, zaskoczony, szczęśliwy, bo to się wiązało nie tylko z dyplomem, ale też z gratyfikacją finansową i uznaniem całej społeczności międzynarodowej, a było nas 700 osób na tej konferencji. Proszę Państwa, ja dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę bardzo, napiszcie na czacie. Jeżeli chodzi o sprawy związane z naszymi udziałami, etc., to wszystko do Pana ma słowa. Ja bym chciał się tutaj odnieść do informacji na temat tego, co Wam przedstawiłem. Ewentualnie, jeżeli macie jakieś pytanie o festiwal i o konferencję, to służę. Czekam kilka minut. Zapraszam na czacie do informacji, do pytań. Czyli ja rozumiem i ręka, że dla ciebie wszystko jest jasne, tak? Jeżeli, proszę Państwa, jest jakiś problem z czatem, że nie możecie wpisać, bo ja na razie widzę tylko informację od Ireny Krakowiak, a chcecie zadać mi jakieś pytanie, to ja poproszę o kontakt na WhatsAppa, ewentualnie na Skype'a. Ja jestem codziennie naprawdę w kilku godzin, od kilku godzin do kilkunastu tutaj u siebie w biurze i nie ma problemu, żebym z kimkolwiek tam porozmawiał indywidualnie, czy chcecie Państwo tam na czacie, to ja służę. Bo widzę, Irena pisze i nikt poza tym, więc myślę, że nie będziemy przedłużać. Dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim pięknego tygodnia, super inwestorów, dobrych, przemyślanych decyzji. I miejcie Skyway w sercu, budujcie go i chroncie planetę. Dziękuję bardzo.